Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program jakatolik, ale jego nadzwyczajne wydanie. Wydanie specjalne. Widzą Państwo, że w innym anturażu. Dzisiaj ze mną bowiem oprócz figury Michała Archanioła jest też kolega Paweł Chmielewski, znany Państwu doskonale z naszych łam. Dzień dobry, Paweł. Dokłania mi się, szczęść. Że... A powodem naszej rozmowy jest książka, którą Paweł wydał w wydawnictwie Freedom. 3 dom. Papież Franciszek i mafia St. Galen. Kto stoi za rewolucją w Kościele? Zachęcam Państwa do przyjrzenia się tej okładce, ponieważ okładka jest dosyć wyjątkowa. Przedstawia Ojca Świętego, jak rozumiem, i no takich pół duchownych, pół mafiozów. Odważna okładka. Chciałem zapytać Pawle w takim razie, co to jest ta tytułowa Mafia z Garden, żebyś przypomniał naszym widzom i dlaczego kardynałowie są przedstawiani jako właśnie tacy pół mafiozi? Taka odważna to ona w gruncie rzeczy nie jest. Dostaję często pytania odnośnie tej książki. Hmm. Czy ona nie jest za bardzo sensacyjna? Że o takich w ogóle poważnych sprawach jak Kościół Katolicki, to nie powinno się pisać takimi clickbaitowymi tytułami. Problem w tym, że to ani sensacja, ani clickbait, tylko fakty, właśnie, bo. Rzeczywiście papież Franciszek został wybrany na papieża ze wsparciem mafii Sangale, na no, samo słowo mafia pochodzi od członk członków tej grupy, od grupy Sangalen, która uformowała się w latach 90., grupa liberalnych, rewolucyjnych kardynałów, którzy dążyli do tego, żeby zmienić kościół, sprotestantyzować kościół i nie waham się powiedzieć, nawet jeżeli mieli inne zamiary deklarowane, czy nawet w swoim sumieniu, zniszczyć kościół. Więc jeżeli ktoś chce zniszczyć Kościół i go zdeformować, no to można w pełni mówić, że jest to właśnie mafia wewnątrz kościelna. Stąd też taka okładka. Jeżeli pytasz o personalia, a też kto to jest ta mafia konkretnie, to chodzi o grupę ludzi, która zaczęła zbierać się w latach 90. wokół postaci Carlo Marii Martiniego, wczesnego arcybiskupa Mediolanu i jednej z najbardziej wpływowych figur w Kościele katolickim w Europie. Liberalnych figur oczywiście. On był uważany za papabile, za takiego człowieka, który mógłby dokończyć rewolucję drugiego soboru. Watykańskiego. No, kontestował pontyfikat Jana Pawła II, kontestował pracę kardynała Józefa Ratzingera jako prefekta kongregacji nauki wiary, chciał rewolucji w obszarze seksualności, w obszarze demokratycznego zarządzania kościołem. Chciał zmian w celibacie, chciał zmian w kapłaństwie kobiet i chciał też zmian bardzo poważnych, gdy idzie o relacje między nauką Kościoła a prawem stanowionym. Dlatego na przykład postulował bardziej szarą strefę, gdy idzie o Kościół w sprawie aborcji, eutanazji, tych wszystkich tak zwanych sporów bioetycznych. Oczywiście kardynał Karlo Maria Martini był tylko, powiedziałbym, figurą polityczną, wokół którego gromadziło się całe środowisko intelektualistów, głęboko uformowanych zwłaszcza przez niemiecką teologię. No, to byli biskup wówczas, wówczas jeszcze biskup, później kardynał Walter Kasper, Karl Lehmann, Gottfried Daniels, kardynał włoski Achille Silvestrini. Ci wszyscy, którzy czerpali wielkimi, by także z garściami czy łykami z tej niewyczerpanej studni niemieckiej teologii, z podznaku Karla Ranera, wcześniej myśli Immanuela Kant'a, tej sprotestantyzowanej protestantyzowanej katolickiej teologii, która dąży do tego, żeby Kościół właśnie zmienić po prostu w coś zupełnie nowego. I ci wszyscy ludzie w latach 90. zaczęli spotykać się w St. Gallen w Szwajcarii, po to, żeby. No, co to dużo mówić, spiskować? Na no, był to taki spisek w sensie formalnym, zakazany prawnie, ale spotkali się po to, żeby mówić o tym, jak zmienić kościół i jak doprowadzić do tej zmiany, to znaczy, kogo obsadzić na tronie Piotrowym. No, wiadomo, to jest rzecz normalna w historii kościoła, że kardynałowie umawiają się, kogo obsadzić na tronie Piotrowym. Od tego wiele zależy, że nie jest to praktyka zakazana sama w sobie. No i oni wpadli w roku 2002 na pomysł, że może to właśnie Jorge Mario Bergorio zostałby kolejnym papieżem, jeżeli nie sam kardynał Martini. No i rzeczywiście już w 2005 roku Co opisuje w tej książce, była stała podjęta taka próba umieszczenia na tronie Piotrowym Horcha Maria Bergoria. To się nie udało, ale po 8 latach już owszem. No i stąd wracając jeszcze, ten, jeszcze raz ten tytuł książki i ta okładka, mamy papieża Franciszka, który został wybrany bardzo konsekwentnie dzięki pracy, działaniom, grupowaniu się liberalnych hierarchów dążących do rewolucji w Kościele pod konkretnymi nazwiskami. A skoro oni powstali, jak w jakiś sposób się zaczęli formować, spotykać w latach 90. no to jest jeszcze, może już nie rozkwit, ale jeszcze całkiem pokaźny czas do zakończenia pontyfikatu Jana Pawła II. Oczywiście oni nie mogli wiedzieć, kiedy ten pontyfikat się skończy, Jan Paweł II zaczynał chorować, starzał się jak każdy człowiek. Czy można powiedzieć, że ta grupa organizowała się niejako w kontrze do Jana Pawła II? do y, tego projektu kościoła, który on za sobą niósł. Oczywiście, jak najbardziej. Tak naprawdę to ta grupa jeszcze przed swoim sformowaniem już w pewnej mierze istniała, bo kardynał Carlo Maria Martini był na przełomie lat 80. i 90. szefem tak zwanej organizacji CCEE. -E. To jest komisja, która, taka grupa, która skupia wszystkie episkopaty europejskie. Sekretarzem tej organizacji był biskup, wtedy jeszcze nie biskup, tylko ksiądz Iwo Führer, i oni we dwóch wokół tej organizacji CCEE -E, można Iwo powiedzieć. Führer? Iwo Führer? No to nazwisko. Okay. Jasne, nikt sobie jest, jest, nie wybiera. Jest, jakie jest. Ci dwaj duchowni, można powiedzieć, organizowali zupełnie oficjalnie taką sieć kontaktów w Europie, która była odbierana przez Jana Pawła II jako kontestująca jego pontyfikat. I on na początku lat 90. obu ich usunął z tej organizacji. Nie, nie jakoś bardzo przemocowo by tak rzec, ale jednak dosyć wyraźnie A zmienił... A zanim pójdziesz dalej, usunął ich z tej organizacji na początku lat 90., czyli miał taką władzę, rozumiem jednak, że wcześniej ich na czele tej organizacji postawił? To, no tak, no, zostali postawieni San... inaczej, zostali, zostali on to wybrani, bo on ich nie tyle usunął, co tak zmienił prawo kościelne, że uniemożliwił ich wybór Aha. na kolejną by tak rzec, kadencję, prawda? Więc oni stracili władzę w tej organizacji. No i wtedy powstał dla nich pewien problem, jak znowu organizować tę sieć kontaktów, nie mając już tej formalnej władzy w CCEE. No i dlatego tą się spotykać w Galen właśnie z tymi innymi biskupami. I oczywiście, jak najbardziej, była to bardzo otwarta kontestacja Jana Pawła II i Benedykta, ja wtedy jeszcze Józefa Retzingera o spotkaniach, St. Gallen, wprawdzie nie wiedziano wtedy jeszcze jakoś publicznie. Natomiast ci, którzy się spotykali, nierzadko występowali już z różnymi heretytkimi wprost dążeniami, na przykład w roku 93 albo 94, dokładnie nie pamiętam, to jest w tej książce opisane, biskupi tzw. Tak nadreńscy Oskar Zajer, Walter Kasper i Karl Lehmann wyprodukowali taki list, w którym wezwali do tego, by księża w ich diecezjach dopuszczali rozwodników na Związków do Komunii Świętej. Już wtedy, prawda? I wtedy kardynał Józef Ratzinger przeciwko temu wystąpił, wydał taki dokument, kongregacja nauki Wiary, że to jest zakaz, no, niemożliwe i tak dalej. No musieli oczywiście się cofnąć. Więc jakby cały czas grupa tych wszystkich liberałów, zarówno w samym Sengalen, jak i na innych polach, gdzie nie działali, była wymierzona właśnie w pontyfikat Jana Pawła II i Józefa Ratzingera. Wielka batalia rozegrała się też po roku 2000, kiedy Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument Dominus Jezus o jedności zbawczej Kościoła katolickiego i Jezusa Chrystusa. O wtedy oni byli strasznie przerażeni, zwłaszcza ci niemieckojęzyczni członkowie Sengalen, Karl Lehmann i Walter Kasper, te nazwiska się pojawiają. Dla nich to był skandal, że tylko Jezus Chrystus i Kościół katolicki mają być przedstawiani jako no no, jedyni pośrednicy zbawienia. No, oczywiście nie odrzucali tej prawdy zupełnie wprost, ale chodziło o wrażliwość ekumeniczną, o wrażliwość w dialogu z judaizmem i tak dalej, i tak dalej. No, więc tak to no, wyglądało. Można powiedzieć, że nie odrzucali tej prawdy, ale dopuszczali też inne prawdy. W cudzysłowie. To, Tak to zwykle tam wygląda, prawda? No tutaj mamy do czynienia z taką po prostu powiedziałbym teorią Relatywnej roli sumienia, relatywnego w ogóle podchodzenia do prawd Kościoła. To znaczy, one są jakimiś prawdami, ogólnymi wskaźnikami moralnymi, ale każdy w swoim życiu indywidualnie może sobie to trochę inaczej kształtować. Więc tam wszystko jest plastyczne, wszystko jest płynne. No, a miała też dużą siłę e, przebicia ta grupa, dlatego że Jan Paweł II jednak chorował już pod koniec mm. lat 90., to się zaczęło było wyraźnie widoczne, i oni po prostu poczuli krew wraz z tą chorobą, że już wkrótce będzie nowy papież, i to musi być ktoś z naszych żeby dokończyć ten drugi Sobór Watykański i w końcu skończyć z tym projektem niezmiennej nauki kościoła, prawda? żeby wreszcie doktryna była zmienna, płynna, żeby mogła być kształtowana tak jak my tego sobie życzymy. No ale się nie udało tak szybko. No właśnie, piszesz w książce, że rzeczony tutaj kardynał Carlo Maria Martini był takim dyrektorem programowym tej, tej ekipy i chyba nadal pozostaje takim duchowym przywódcą dla tych, którzy wciąż żyją, bo Martini umarł tuż przed konklawę, które wybrało ostatecznie papieża Franciszka. Gdybyś miał tak zarysować w punktach, nie wiem, czterech, sześciu punktach, główne cele tej grupy, główne postulaty Martiniego i tej grupy, tak żebyśmy mogli je dać do zajawki tego programu, również no, Czyli tak kasłowo, o co im chodzi? Zmiana moralności seksualnej Kościoła, dopuszczenie homoseksualizmu, dopuszczenie rozwodników, dopuszczenie antykoncepcji, dopuszczenie kościelnego udzielania zgody na legalną aborcję, Przeniesienie Celibatu, dopuszczenie kobiet do diakonatu, ale może i do kapłaństwa i demokratyzacja kościoła. To są te rzeczy, o których zresztą też mówiłem na początku, i to nie są tylko postulaty grupy Sangale. No Oczywiście to jest taki dzisiaj najgłośniejszy może, czy w tamtym czasie to był najgłośniejszy ich wyrazić, ale tak naprawdę to są rzeczy, o których mówiono już zaraz po drugim Soborze Watykańskim, bo już zaraz po drugim Soborze Watykańskim odbyły się takie dwa wielkie wydarzenia. Najpierw niderlandzki Sobór Duszpasterski Pasterski w Holandii, a później synod wysbyski w Niemczech. I one miały dokładnie ten sam katalog postulatów. Nie udały się papieże najpierw. Paweł VI, potem Jan Paweł II, odrzucili te heretyckie postulaty. Wtedy musieli ci wszyscy rewolucjoniści nieco przycichnąć. Sangalem próbowali opracować sobie plan, żeby znowu także spójść w górę, no i poszli w górę. Po roku 2013 rzeczywiście, gdy dzisiaj spojrzymy na postulaty niemieckiej drogi synodalnej na przykład, czy synodów synodalności, no to są właśnie takie. Takie jak były już zaraz po II Soborze Watykańskim. A więc ja traktuję tę grupę Sangalny raczej jako nie tyle nosicieli tych idei, co powiedziałbym taki polityczny trochę taran, to znaczy taką grupę, która, grupę uderzeniową, która przeprowadziła tę polityczną rewolucję i zmieniła układ sił w Kościele, ostatecznie doprowadziła do zachwiania wcześniejszym układem sił, no i dzisiaj powstała taka możliwość polityczna realizacji całej tej agendy. Nie chcę być źle zrozumiany, staram się być człowiekiem bardzo racjonalnym, ale zdajesz sobie na pewno sprawę, że St. Gallen to jest ta miejscowość, o której się bardzo często mówi, że w niej takie pewne centra satanizmu, centra okultyzmu w Europie się znajdują. Jak się odnosisz do tej myśli łączenia miejsca z miejscem. Pierwotnych spotkań tej grupy. Rozpropagował tutaj Marshall w swojej infiltracji, to prawda. Natomiast y, fakt jest taki, przynajmniej na planie wydarzeń i pewnie takiej wizualnej dla nas oficjalnej logiki. Że Iwo Führer, ksiądz Iwo Führer, który był sekretarzem CCES, został przez Jana Pawła II uczyniony biskupem St. Gallen. Więc dlatego oni spotykali się właśnie w St. Gallen, że Iwo Führer, czyli jeden z głównych wcześniej organizatorów całej tej sieci liberałów, dostał dyscyplinę z St. Gallen. więc było to dosyć naturalne, że właśnie tam zaczęli się spotykać. Co więcej, pierwsze spotkanie zostało zorganizowane nie w St. Gallen, tylko w Heirik u Waltera Kaspera, biskupa Waltera Kaspera. Natomiast no, no, nie chciałbym wskazywać na takie powiązania z okultyzmem. Moim zdaniem to zaciemnia sprawę. Ci wszyscy ludzie są naprawdę, moim zdaniem, są naprawdę przekonani, czy byli, jeżeli już nie żyją, że to, co robią, jest dobre. Że to, jak trzeba zmienić kościół, w ich mniemaniu jest dobre, że kościół trzeba właśnie że tak powiem obrać z tej całej tradycji, z historii, z tych dogmatów. To wszystko trzeba nastawić na pewną płynność, żeby osiągnąć postępy w dialogu ekumenicznym, żeby dostosować Kościół do nowej rzeczywistości świata po upadku, po końcu epoki Konstantyńskiej i tak dalej. To oczywiście jest działanie diabła. Tam jest działanie diabła. Jest bardzo ewidentne działanie Antychrysta. Natomiast niekoniecznie poprzez jakieś konkretne związki z ruchami okultystycznymi. Tego mi się wystrzegał i Taylor Marshall w swojej książce. Nie dał do żadnych dowodów. Tylko napisał, no w Sangalen były takie rzeczy, czy oni też tam byli, więc mruga okiem widzicie Państwo, jak to na pewno, jacy to są źli ludzie. No, jasne, że są źli ludzie, jeżeli ich, konsekwencją ich działań jest zniszczenie kościoła, ale niekoniecznie są zakorzenieni w ruchach okultystycznych. O tym nic nie wiadomo. No oczywiście, ale sądzę, że każdy katolik rozważając historię świata, historię kościoła, historię zbawienia, może łączyć wątki duchowe z geograficznymi. W jakiś sposób tego chyba zakazać nie można. Ehm, Prawdę. Tytuł Mafia z Sandgallen jest mocny, ale to przecież nie jest twoje sformułowanie, prawda? Y byłoby dosyć, powiedziałbym, nieelegancko, gdybyś to Ty, jako katolicki publicysta, określił biskupów mianem mafii. Powiedz zatem naszym widzom, kto jest autorem sformułowania mafia z St. Gallen, tego określenia. Nie uważam, żeby to było nieeleganckie, gdybym nawet ja był autorem, mieliśmy przecież synu zbójecki, prawda? No, więc też można mówić o pewnej mafii, która chce przejąć Kościół i nim gdzieś tam potajemnie zarządzać. Trochę tak to wygląda, ale faktycznie, akurat to określenie pochodzi od kardynała Gottfrieda Danielsa, więc prymasa Belgii, który w jednym z wywiadów w ostatnich latach powiedział, że ta grupa to taka właśnie mafia, była prawda. Powiedział to trochę ze śmiechem, ale to się bardzo mocno przyjęło w mediach, dlatego, że no, prace tej grupy były utajniane. Hmm, działali na szkodę Kościoła, więc to się, że tak powiem, dobrze przyjęło. A sam kardynał Gottfried Daniels akurat. No, pewne trudności z prawem, by także, rzec. Może nie on osobiście miał trudności z prawem, ale wiemy, że była taka historia, w której krył biskupa, który wykorzystywał seksualnie jego własnego siostrzeńca. A wiadomo, że odbyła się taka rozmowa telefoniczna, w której ten chłopak dzwoni do kardynała Danielsa i prosi go, żeby on coś zrobił, a kardynał Daniel ale co ja mam zrobić? No, co co ty chcesz, żebym ja zrobił z tym biskupem, prawda? A ten biskup w końcu sam ustąpił, rzeczywiście został skazany za czyny pedofilskie. No a kardynał Gottfried Daniels jakby uszedł z tego wszystkiego cało, ale w Belgii były liczne protesty. Na przykład wtedy, kiedy papież Franciszek powołał karneła Daniela na synode o rodzinie. W Belgii były takie różne manifestacje z transparentami, że trochę to dziwnie wygląda, gdy mamy karneła, który nie chciał interweniować w sprawie o pedofilię, a teraz jest na synodę o rodzinie, prawda? Więc o tej mafii tutaj można mówić. I jeszcze jest jeden wątek taki quasi-mafijny, rzeczywiście, związany z kolei z karnałem Cormackiem Murphy O'Connorem. A premasem Anglii byłym, który był jednym z absolutnie głównych rozgrywających na konklawę 2013, a Cormack Murphy O'Connor został. Było prowadzone śledztwo przez Kongregację Nauki Wiary w jego sprawie dotyczące księdza Michaela Hilla, angielskiego księdza, który miał wykorzystywać seksualnie nieletnie e, dziewczęta, przynajmniej zwłaszcza jedną. No i Kongregacja Nauki Wiary prowadziła takie śledztwo właśnie w sprawie kardynała Kromaka Murphy'ego Konora, Ale no, to opisali w książce, to pisał Marco Tosatti, e, pewnego dnia w roku 2013, gdy kardynał Gerard Miller, który nadzorował to śledztwo sprawował przed świętą, otrzymał telefon od samego papieża Franciszka. I papież Franciszek miał kazać kardynałowi, Millerowi natychmiast zakończyć prowadzenie śledztwa w sprawie karnała Kormaka Murphy'ego O'Connora. I śledztwo zostało zakończone. Kardynał Miller był pytany przez Tosatiego i przez Mike'a Hicksons, z LiveSide News, czy to naprawdę papież Franciszek do niego wtedy dzwonił i czy naprawdę zak nakazał zakończenie tego śledztwa. A kardynał ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził, co interpretuje jako jednoznaczną informację dla każdego, że tak powiem, myślącego odbiorcy tych rzeczy. Więc wśród y, ludzi związanych z Sangale, no mamy tego rodzaju mafijne Problemy, no i jeszcze jest tam przecież postać karnała Teodora Makkarika, byłego karnała. On nie był nigdy członkiem samego St. Gallen, ale ludzie St. Gallen pozyskali go, żeby w roku 2013 był jednym z namawiających na wybór papieża Franciszka. Jest nawet taki słynny film na YouTubie można znaleźć. jak Makkarik się tak cieszy i mówi, że właśnie on pracował też na rzecz Franciszka. No a co Makkarik robił, to już każdy wie. Zdecydowanie mafijne tematy, tak jak zresztą opisywały się w swojej książce Zaraza, tego rodzaju właśnie powiązanie pedofilii i, i kwestii finansowych. No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć, że ci kardynałowie mówią, mówią swoje, że teraz wszyscy chcą się jakby kąpać w odbitym świecie papieża Franciszka, bo on jest takim postępowym papieżem i oni teraz wszyscy swoje brudne sprawki zamiatają pod dywan, a, a, a do papieża się przyklejają, żeby te wszystkie teorie spiskowe uciąć, że to car dobry, bojarzy źli, to powiedzmy, czy papież się kiedykolwiek odniósł do tych sugestii, że to jakaś grupa konkretna jego pochlebców, popleczników wybrała go? Bo wiem, że w książce wspominasz, że niemal literalnie papież potwierdził to. Dokładnie tak. Najpierw potwierdził to czynami, zapraszając właśnie karneła Gottfrieda Danielsa na synod o rodzinie. Zresztą to pierwsze taki by także czyn. Wiadomo też, że od pierwszych dni pontyfikatu wynosił na piedestał karneła Waltera Kaspera, jednego z prominentnych członków Sangare. No, tym też wiadomo wielokrotnie odwoływał się w swoich wypowiedziach do karnała Karol Mari Martiniego, nazywając go nawet ojcem kościoła. No niesamowite słowa, prawda, o Martinim, który miał takie poglądy, jak miał. No Ale to są słowa papieża, takie dotyczące ludzi, jeszcze nam nie mówiące, że on konkretnie realizuje ich agendę, chociaż fakty to o tym mówią. Ale w ubiegłym roku, na początku września ubiegłego roku, papież Franciszek w wywiadzie dla radia hiszpańskojęzycznego COPE, tak to się przynajmniej pisze, nie wiem, jak to należałoby czytać a zresztą z tym powiedział, że, tutaj jest dosłowny cytat w książce, że on nie robi nic. W czasie swojego pontyfikatu, co tam by wymyślił i wszystko, co realizuje, to jest krok po kroku to, co zostało ustalone na spotkaniach prekonklawę w roku 2013. A więc kardynałowie spotykali się przed konklawę 2013, ustalili, co trzeba zrobić, co ma zrobić nowy papież i on to robi. Krok po kroku to są jego e, wprost powiedziane słowa, no a skoro został wybrany przez ludzie z Galen, o czym sami mówili w tej książce, też już jest wiele cytatów z tych ludzi wskazujących na to, że go wybierali, no to wiadomo, że oni go wybrali, więc oni położyli pewną agendę na stole i on ją teraz realizuje krok po kroku. Nawet przedstawiłem tutaj w formie takiej tabelki, by także, jest też program, e, jaki zaprezentował kardynał Karlo Maria Martini w roku 1999 na synodzie Europy Europie, co powinien zmienić Kościół. No i z jednej strony w tej tabelce mamy słowa Martiniego, a z drugiej czyny Franciszka. Każdy punkt, o którym powiedział Martini jest przez Franciszka realizowany w tej czy innej formie. Czyli jest to człowiek wielce konsekwentny i wierny ideom, którym służy. To jeszcze jedno pytanie w sprawie samej mafii z St. Gallen, bo chciałbym przejść też za chwilę do drugiej części książki, czyli do opisu synodalności, która, jak rozumiem, jest tym narzędziem do wprowadzenia tych zmian w Kościele. Otóż Dostajesz często informacje jako człowiek zajmujący się również na łamach naszego portalu Kościołem i tymi no, przykrymi tematami w historii Kościoła takie informacje, takie zaczepki od internautów, takich najbardziej zaciekłych, bym powiedział, kiedy w końcu powie pan redaktor, kiedy w końcu powie Polonia Christiana, że papież Franciszek nie jest papieżem. Podejrzewam, że po tej książce będziesz dostawał tych pytań jeszcze więcej, bo przecież w sposób niegodny został wybrany, tak nieładnie, to wszystko, o czym tutaj rozmawialiśmy. Powiedzmy raz jeszcze tym wszystkim widzom, którzy mają wątpliwości, czy tego typu historie przed wyborem papieża w jakikolwiek sposób wpływają na autentyczność jego wyboru, czy, a podajesz historyczne przypadki, niekoniecznie? Niekoniecznie. Jeżeli ktoś pyta, kiedy powiem, że papież Franciszek nie jest papieżem, to wtedy to powiem, kiedy będę o tym przekonany. A o tym przekonany bynajmniej nie jestem. Są dwa zasadnicze... Dwie zasadnicze ścieżki krytyki legalności pontyfikatu Franciszka. Jedna dotyczy właśnie sposobu jego wyboru, a druga ewentualnej heretyckości. Nigdy idzie o kwestię wyboru, to pisze o tym dosyć szczegółowo, może nie bardzo szczegółowo, ale jednak z konkretnymi przykładami też historycznymi, że fakt spiskowania przez ludzi z Sangale, a nawet uzyskania zgody przez Jorge Mario Bergoli na to, że zostanie przez nich wybrany na papieża, nie przekreśla legalności tego wyboru. Wszystko jest opisane w Konstytucji Świętego Jana Pawła II Uniwersji Dominicji Gregis. E, Przepraszam. E, chyba się inaczej nazywa, ale w każdym razie jest opisana konstytucja na Pawła II, która dotyczy tego, jak należy wybierać e, papieża kolejnego i nie ma żadnej przesłanki wskazującej na to, że wybór papieża Franciszka naruszył postanowienia tej konstytucji. Co więcej, podaje też historyczne przykłady dotyczące tego, jak w przeszłości wybierano papieży, no i mamy do czynienia często z takimi sytuacjami, które dalece przekraczają swoją niemoralnością, niegodnością, ilością spiskowania czy nawet kupowania sobie papiestwa to, z czym mamy teraz do czynienia, więc jeszcze raz, jest też bardzo ważny fakt, że żaden z kardynałów, który był na konklawę, także żaden z kardynałów emerytów, nigdy nie podniósł żadnego argumentu przeciwko legalności wyboru papieża Franciszka. Więc nie mamy dzisiaj absolutnie żadnej możliwości podważenia tego wyboru na gruncie tego, jak on został dokonany. Absolutnie. Jest jeszcze druga kwestia, która jest bardziej otwarta, powiedziałbym, kwestia heretyckości papieża Franciszka, którą mu się często zarzuca. Tutaj trzeba byłoby najpierw dowieść, że papież Franciszek jest formalnym heretykiem, czyli że wyznaje jakąś herezję przyrgnął do tej herezji i nieustannie ją głosi. Tego jeszcze też nikt nie zrobił w sposób taki bardzo formalny. Pisał o tym kiedyś w biskupataniach zu Sznajder, też na PCH 24 można było to przeczytać. A nawet teraz, gdyby papież Franciszek rzeczywiście był heretykiem, gdyby głosił jakieś herezje, to jeszcze nie oznacza to z automatu, że przestaje być papieżem. Tutaj jest prowadzony spór, także przez doktorów kościoła i zwolnicy tej tezy o tym, że heretycki papież traci swoje papiestwo powołują się zwykle na kardynała Roberta Bellarmina, który napisał taki właśnie Traktat dowodzący, że papież heretyk nie może być papieżem. Problem w tym, że to jest tylko opinia doktora Kościoła, bądź co so, bądź, a jednak jego opinia, która nigdy nie została potwierdzona przez Kościół. A znowu, jak kiedyś podjął biskup Patriarchus Schneider, na początku XX wieku został zmieniony kodeks prawa kanonicznego, prawo kanoniczne tak, żeby. Właśnie sugerując, że nawet jeżeli papież popadłby w herezję, to i tak dalej był, byłby papieżem. Więc wracając do tego punktu wyjścia, mamy te dwie drogi podważania legalności papiestwa, papieża Franciszka i żadna z tych dróg nie jest dzisiaj do przejścia. Także może to się zmieni. Może rzeczywiście kiedyś pojawi się jakaś autorytatywna wypowiedź samego papieża Franciszka, w której świetle e, będzie, że papież heret, heretyk nie jest papieżem. Wtedy byśmy mogli mówić, że on już przestaje być papieżem, ale raczej tak nie będzie. No i być może jeszcze zostaną ujawnione jakieś fakty o jego wyborze, których dzisiaj nie znamy, które wskażą na to, że ten wybór był nieważny, ale wszystko, co dzisiaj wiemy, wskazuje na to, że ten wybór był ważny, więc Franciszek, czy nam się to podoba, czy nie, jest legalnie urzędującym papieżem. Zasadnicza część Twojej książki odnosi się do synodalności, jak już powiedziałem, do narzędzia, które ma te wszystkie idee kardynała Martiniego i e, jego e, wyznawców tej samej idei, e, czyli modernistów, czy neonmodernistów, progresistów, jak zwał, tak zwał, e, ma doprowadzić do e, końca, do szczęśliwego dla nich triumfu. Dlaczego, teraz zabawię się trochę w Adwokata Diabła, dlaczego piękną ideę rozmawiania ze sobą, schodzenia kościoła z piedestału i schodzenia do prostego ludu, pachnięcia owcami, sprowadzasz do e, właśnie narzędzia zmiany kościoła i to zmiany na, e, w sposób radykalnie niekorzystny? Pytanie jest trudne dlatego, że na kartach książki odpowiadam na nie na około 200 stronach, właśnie gdy idzie o tę krytykę tej synodalności, ale w największym skrócie rzecz można ująć tak. O synodalności usłyszeliśmy dopiero około połowy pontyfikatu papieża Franciszka, dotychczasowego pontyfikatu. Wcześniej nic się o synodalności nie mówiło. Mówiło się o decentralizacji. Generalnie rzecz biorąc i trochę upraszczając, pomysł rewolucjonistów, którzy stoją za papieżem Franciszkiem i samego Franciszka, był taki, żeby Kościół zdecentralizować, czyli dać więcej władzy poszczególnym episkopatom, żeby one sobie mogły robić co chcą, bo my, rewolucjoniści, dominujemy, czyli mamy więcej siły politycznej, i jak zrobimy taki lesseferysm, każdy będzie robił to, co chciał, to my pójdziemy naprzód, my, rewolucjoniści. Ale z biegiem czasu okazało się, że tak jednak nie jest. To znaczy, że oni trochę przeszacowali ten stosunek sił, także. I mieliśmy synod, o którym napisałeś książkę, zresztą synod um, o młodzieży, gdzie miała zostać przepchnięta tematyka homoseksualizmu. Ale nie została jednak tak przepchnięta, jakby tego chcieli rewolucjoniści, bo siły konserwatystów okazały się za duże. Później mieliśmy senat amazoński, gdzie miało zostać przepchnięty temat zniesienia celibatu, diakonatu kobiet, no ale znowu to się nie udało, bo wyciągnięto z szafy, by także z Benedykta XVI, kardynał Robert Sarah opublikował z nim książkę na temat kapłaństwa i okazało się, że te zmiany są niemożliwe. To znaczy, rewolucja zobaczyła, że wbrew swoim pierwszym szacunkom, jej siły są jednak zbyt małe, żeby pozwolić sobie na leseferyzm. To nie zapewni, zwycięstwa. Dlatego pojawił się pomysł w synodalności. Czyli odejście od kwestii decentralizacji a kwestii synodalności, która w praktyce, jak powiedział to kiedyś arcybiskup Artur Rock, oznacza, że wszyscy jedziemy tam, gdzie pokazuje papież. Jak to? Akurat synodalność, rozmawianie z ludźmi, wychodzenie do nich, słuchanie ich głosu, spisanie raportów w każdej partii z tego, co mają do powiedzenia, jest, jest centralizacją? Jest centralizacją. Tak jak powiedział arcybiskup Artur Rock, synodalność oznacza, że wszyscy idziemy tam, gdzie pokazuje nam papież. Otóż. Znowu długa historia musiałaby to być, ale synodalność jest niestety pewnym fałszem, to znaczy jest tylko mm, sposobem i instrumentem na to, żeby odwołując się do ludu, uzyskać demokratyczny mandat do tego, żeby przeprowadzić rewolucyjne zmiany. Bo cała synodalność i cała ta idea synodalności opiera się na dwóch zasadniczych błędnych koncepcjach. Po pierwsze jest to koncepcja tzw. sensus fidei, czyli zmysłu wiary, a po drugie jest to koncepcja rozumienia objawienia na podstawie Ducha czasu, można powiedzieć, znaków czasu. Mm -hmm. To znaczy, że jeżeli większość katolików, na przykład w Niemczech, uważa, że antykoncepcja jest w porządku, to mamy z tego rozumieć, że to jest głos Boga, bo większość tak uważa katolików, prawda? Jeżeli większość ludzi w ogóle na, zach na Zachodzie uważa, że celibat jest do niczego, to mamy z tego rozumieć, że to jest głos Boga. Czyli mamy dzisiaj taką sytuację w Kościele katolickim, że wskutek rewolucji, która nastąpiła w społeczeństwie świeckim, Większość utraciła myślenie katolickie. I my dzisiaj już jako katolicy w większości nie myślimy po katolicku. I teraz wtórnie rewolucja pomyślała, że to jest znakomita sytuacja, żeby wykorzystać ją do pchnięcia naprzód swoich planów, bo możemy teraz powiedzieć, rozmawiamy z ludem, a patrzcie co mówi lud to samo co my. Więc zróbmy teraz tę te rewolucję. To jest że tak powiem taka odgórna de facto rewolucja, która wykorzystuje pozór oddolności, żeby zrobić to, co sama zaszczepiła temu ludowi wcześniej, tylko poza kościołem przed 50 czy 60 laty. No i ta synodalność niestety także w swojej praktyce tego co się już dzisiaj dzieje, sprowadza się do realizacji planu niemieckiego, który został przedstawiony zanim synodalność jeszcze była modna, bo Pisze też o tym w tej książce, i było też o tym pisane w broszurze Stowarzyszenia Księdza Skargi na temat synodalności, że plan synodalny, jaki przedstawił papież Franciszek, zarówno co do poruszanych tematów, jak i co do swojej struktury czasowej. Jeden do jednego odpowiada planowi, jaki wymyślili Niemcy. Za swoją drogą synodalną a chyba nikt nie ma złudzeń co do tego, że Niemcy chcą zniszczyć kościół katolicki. To jest absolutnie jasne. Konsensus panuje nawet w mainstreamie kościelnym dzisiaj w Polsce. Mamy przecież list arcybiskupa Gądeckiego i tak dalej. No właśnie tak to z tą synodalnością jest. Czyli podsumowując może trochę ten mętny wywód, mamy do czynienia z pozorem demokratyzmu, z pozorem pójścia do ludu po to, żeby ten lud powiedział to, co góra mówiła już 60 lat wcześniej, tylko wtedy jeszcze lud tak nie myślał. Ale jak lud już został, że tak powiem, zglanowany przez rewolucję poza kościołem, no to teraz tak już mówi to, co rewolucja chciała, żeby mówił, więc teraz możemy posłać ludu i zrobić tę rewolucję także w kościele. Przypomina to zupełnie metody z zupełnie innej rewolucji z początku XX wieku, która zaczęła się mniej więcej w tym samym czasie, w którym Matka Boża w Fatimie zaczęła przestrzegać przed błędami pewnego kraju, o którym w Watykanie się nie lubi mówić ostatnimi czasy. Pawle, wspomniałeś biskupa Gondeckiego i polski episkopat. Teraz trudne ćwiczenie intelektualne. Spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś dzisiaj polskim biskupem i widzisz to wszystko, co się dzieje na Zachodzie. Widzisz to wszystko, co się dzieje w Watykanie, widzisz to wszystko, co się dzieje w Niemczech. Biskup Gondecki już niejako też w Twoim imieniu, bo jest przewodniczącym episkopatu Polski, upomniał po bratersku biskupów niemieckich. Czy nie troszczysz się, czy w Twoim sercu wtedy, jako tego teoretycznego polskiego biskupa, nie narasta wielka troska o jedność Kościoła, która może się okazać troską większą niż o samą doktrynę, o samą praktykę kościelną, Zwłaszcza, że w Twoim poletku tobie danym przez Ducha Świętego, wszystko jest jeszcze w miarę dobrze. Zaraz, że jak rozumiemy jedność, jeżeli jedność rozumiemy tak, jak ją starano się rozumieć po drugim Soborze watykańskim przez dziesięciolecia, czyli że wszyscy udajemy, że się zgadzamy, a naprawdę tu się nie zgadzamy i wiara jest w jednym kraju taka, w drugim zupełnie inna, ale cicho, po prostu mówimy, że jest dobrze, no to wtedy bym się troszczył, że taki gądecki, no to po prostu jest jakiś mąciciel, prawda? Niepotrzebnie upomina Niemców, przecież płacą pieniądze na Watykan, prawda? Wszyscy możemy razem tańczyć na różnych nabożeństwach ekumenicznych, jest dobrze. Ale jeżeli jedność rozumiałbym ewangelicznie, czyli jako jedność jako kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, to wtedy myślę, że przyklasną bym arcybiskupowi no i no sam od roku co najmniej 2019, czyli kiedy wystartowała droga synodalna, nawet zanim jeszcze wystartowała na PCH24, apelowałem do polskich biskupów w tekstach, żeby upomnieli Niemców, bo to, co tam się głosi, jest rzeczą bywało i uważałem, i nadal tak uważam, że kto jak kto, ale Polacy są szczególnie przez, są szczególnie, że tak powiem, wezwani do tego, żeby upomnieć tych swoich zachodnich sąsiadów, od których w dużej mierze otrzymali wiarę chrześcijańską. Wiem, że chrzest był formalnie czeski, ale jednak ta kultura niemiecka zawsze Polskę chrystianizowała w tych pierwszych wiekach. No dzisiaj powinniśmy My właśnie. Ja do tego wracać. Pa. Właśnie po to, żeby mieć dobry argument, że pokazać im, że tak powiem, ich odstępstwo i ich wysywać do tego, żeby wrócili do Ewangelii. Więc no, myślę, że jako biskup miałbym podobne podejście, chociaż być może, jak to się mówi, człowiek biskupieje, ale mi być biskupem nie grozi przynajmniej w tym paradygmacie, w którym się dzisiaj poruszamy. Pytam też w kontekście słynnego już listu 74 biskupów z całego świata, który komentując na naszych łamach nazywamy też pewnym. Powiedziałbym przełamaniem konsensusu, tak? Czy rozejmu? Ty też mówiłeś w swoim jednym z programów na straży o rozejmie roku 68. To jest temat, który pojawił się niedawno, jeżeli dobrze pamiętam, w jednym z amerykańskich portali internetowych, The Crisis Magazine, tak? Tam autor przypomniał tą, tą słynną frazę George'a Weigla z 60, o rozejmie 68 roku, który mówi mniej więcej o tym, że papiectwo i biskupi nawzajem nie wypominają sobie błędów po Soborze Watykańskim II właśnie dla tej jedności, właśnie dlatego, żeby Kościół się nie posypał, żeby się nie narodziły nowe schizmy, rozpady, podziały i tak dalej. Czy ten list 74 biskupów no, powiedzmy sobie, wciąż to jest duże wydarzenie, ale cały czas to jest zdecydowana mniejszość biskupów, przecież mamy ich na świecie ponad 6,5 tysiąca. Czy to jest złamanie tego konsensusu, czy jednak ten rozej w roku 1968 został złamany wcześniej przez drugą stronę za pontyfikatu papieża Franciszka? Ten rodzaj został złamany za potyfikatu papieża Franciszka, nie ulega to najmniejszym wątpliwości, bo rzeczywiście, o ile wcześniej wydawało się, że jest pewien balans sił w Kościele, który działa na rzecz zachowania status quo, które jest jako tako konserwatywne za Jana Pawła II i Benedykta XVI, no to papież Franciszek od pierwszego dnia swojego potyfikatu niejako powiedział ja z tym kończę, tego rozejmu nie będzie, teraz my idziemy naprzód, teraz my jesteśmy u władzy, czyli my i właśnie Sangareńczycy i inni rewolucjoniści, którzy za nim stoją, no i jakby zapowiedział, że on żadnego rozejmu przestrzegać nie będzie, do czy jakiegokolwiek, tylko po prostu rewolucja teraz idzie pełną parą. No i to robił. Mieliśmy Amoris, Edytcja, mieliśmy Abu Zabi i całą masę różnych dokumentów i wypowiedzi, które naprawdę rewolucjonizują. Przedstawianie doktryny katolickiej, bo sama w sobie jest przecież niezmienna, więc tak jest prawdą, że liberałowie posunęli się niezwykle daleko, no i nastąpiła kontrakcja, prawda? Nastąpiła kontrakcja najpierw arcybiskupa Stanisława Gondyckiego, gdy idzie o niemiecką drogę synodalną, później episkopatu Skandynawii, i wreszcie mamy teraz ten list ponad 70 biskupów anglojęzycznych. Ale nie zapomnijmy o ukraińskich biskupach rok wcześniej. To był w trochę innym tonie utrzymany list, ale jednak odważny i pierwszy. Rzeczywiście, często polskojęzycznych, zresztą biskupów Ukrainy, nie krytykujących całej. Drogi Synodalnej, jeżeli się nie mylę, tylko głównie te wątki homoseksualne, które się tam pojawiały. Teraz mamy w wydaniu zarówno arcybiskupa Gondeckiego, jak i episkopatu Skandynawii, jak i tych 70 biskupów z Ameryki i z Afryki krytykę całej drogi synodalnej, w ogóle in toto, ze względu na wszechobecność herezji w jej postulatach, więc jest to coś niesamowitego. I nawet jeżeli to suma summarum jest około, nie wiem, powiedzmy, 100 biskupów, jeżeli byśmy dołączyli jeszcze milczących polskich biskupów, którzy się gdzieś kryją z arcybiskupem gondyckim, bo na Zachodzie często się pisze, że to episkopat polski zaprotestował. Powiedzmy, że mamy 100 biskupów, no to jest niewiele. Na tyle tych ponad 6 tysięcy, z drugiej strony jednak to jest 100. To jest stu biskupów, którzy mówią, tam jest herezja, z tym trzeba coś zrobić, i niejako wzywają papieża do tego, żeby coś zrobił, a może nawet pokazują, że papież jakby nie działa, czyli chcą go zastąpić po prostu. Pokazują, że ten, który jest na tronie piotrowym, ten, który powinien być tym takim balanserem i jakby nie pozwalać, żeby rewolucjoniści za bardzo podskakiwali, on no tego w ogóle nie robi. No cóż, jest dzisiaj jednym z nich. Karno Kurt Koch zapowiedział jakiś czas temu, można tak przynajmniej się spodziewać, że to jest zapowiedź pewnej interwencji papieskiej w sprawie Drogi Synodalnej, ponieważ ów przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, co bardzo symptomatyczne, powiedział, że papież ma pewne uzasadnione wątpliwości. No to, to jest taki język bardzo miękki, bardzo watykański, rzekłbym. Można się spodziewać rzeczywiście jakiejś srogiej reakcji papieża Franciszka po tym liście 74 biskupów, ale nie w ich stronę, nie daj Boże, tylko w stronę niemieckich biskupów. Trudno powiedzieć, bo dotąd papież Franciszek zachowywał się niezwykle zachowawczo, gdy idzie o biskupów niemieckich. W roku 2019 wysłał list do Kościoła katolickiego w Niemczech do całego ludu Bożego w Niemczech, gdzie napisał, że droga synodalna no, może budzić jakieś wątpliwości, ale nie napisał w zasadzie dlaczego, w ogóle nie odniósł się do doktryny i zachęcił Niemców, żeby szli dalej i robili swoją drogę synodalną. Później było kilka spotkań niemieckich biskupów z papieżem Franciszkiem i zawsze niemieccy biskupi wracali z nich uśmiechnięcie i mówili, że papież popiera drogę synodalną i jedziemy dalej. Nawet w tym wywiadzie, o którym wcześniej mówiłem dla hiszpańskojęzycznego medium COPE, papież też był pytany o drogę synodalną, gdzie już naprawdę jej heretyzkość była wtedy zupełnie jawna, to wrzesień ubiegłego roku, i powiedział, że nie ma nic do powiedzenia na ten temat, bo wszystko już powiedział w tym liście z 2019 roku, a poza tym uważa, że biskupi niemieccy działają w dobrej wierze. Więc takie było dotychczas jego stanowisko. Natomiast, gdy pojawiają się już tak wyraźnie tarcia i gdy ta jedność także na zewnątrz jest zagrożona, to niewykluczone, że jakiegoś, rea jakiegoś rodzaju reakcja się odbędzie. Myślę, że papież Franciszek raczej nie będzie chciał manifestacyjnie upominać biskupów niemieckich, no bo to odciąłby się, że tak powiem, od pewnie macierzy intelektualnej, także osobowej, z której sam wyrasta. Spodziewałbym raczej jakieś nieformalne spotkania i prośbę skierowaną do biskupów niemieckich, żeby jednak tak daleko aż nie szli. Natomiast biorąc znowu pod Uwaga już prędkość, z jaką ten pociąg jeździ i jedzie, i fakt, że do niemieckiego pociągu wsiedli też Austriacy, Szwajcarzy, część Belgów. Luksemburg, część Włochów, Amerykanów, to nie wiem, czy ten pociąg da się tak po prostu gdzieś cichcem zatrzymać, czy być może jednak będzie konieczne takie przestawienie torów, żeby wyleciał i się rozbił, tak jak było w przypadku Niderlandzkiego Soboru duszpasterskiego w Holandii właśnie kilkadziesiąt lat wcześniej. Więc zobaczymy. Sytuacja jest arcyciekawa, jeszcze szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobi papież Franciszek. Wiem, co powinien zrobić, moim zdaniem przynajmniej, ale co zrobi, nie wiem, bo nie mam wątpliwości, że ideowo jest bliski właśnie drodze tynodalnej, więc on nie chce tego robić, ale być może ten opór konserwatywny po prostu go zmusi do jakiegoś rodzaju reakcji. Papież Franciszek ma 85 lat. W dniu, w którym rozmawiamy, nie udziela się jeszcze publicznie, bo z powodu na, na stan zdrowia. Życząc wszystkim wszystkiego co najlepsze, zadam Ci bardzo konkretne pytanie: kto będzie następnym papieżem? O tym się oczywiście spekuluje już od kilku lat, bo piszą różnego rodzaju o to, że jesteśmy tak naprawdę w takiej sytuacji prekonkrawy, czyli już właśnie przygotowania do kolejnego konklawy i rzeczywiście widać giełdę nazwisk, widać nawet. Czy ta mafia, która jest na okładce tej książki nadal działa w, w kierunku któryś konkretnych kandydatów? Jak sądzisz? Mafia już nie musi działać. Mafia już nie musi działać, ponieważ musiała działać wtedy, kiedy była w mniejszości. Natomiast od roku 2013 mafia stała się większością i dzisiaj liberałowie absolutnie dominują, gdy idzie o kolegium kardynalskie. Papież Franciszek zadbał o to, żeby większość kardynałów popierała ideę rewolucyjną. Więc mafia dzisiaj już jest niepotrzebna. Nikt nie musi się ukrywać z tym, że chce zmienić kościół, bo sam papież mówi o tym, że kościół trzeba zmienić, przebudować i tak dalej, więc mafii już nie ma, bo jest niepotrzebna. Natomiast oczywiście są bardzo konkretne nazwiska liberalne, rewolucyjne, które się pojawiają na tej giełdzie, niektórzy nawet podejmują działania przedwyborcze. Pojawiają się publikacje, filmy, książki, które mają właśnie kupować poparcie dla kandydata. Gdy idzie o tę stronę rewolucyjną, to pojawiają się ostatnimi czasy, zwłaszcza dwa nazwiska. Z jednej strony jest to kardynał Jean-Claude Hollery, arcybiskup Luksemburga, który jest no, oczywiście jest niezwykle e, zaawansowanym rewolucjonistą, uformowanym przez Karla Ranera. Mówił kiedyś o tym, że gdy podróżował do Japonii, gdzie też się kształcił, to wziął ze sobą tylko jakąś powieść detektywistyczną i książkę Karla Ranera, właśnie. Dwie jedne lektury, które go interesowały. Jest, jest jezuitą i to jeszcze jezuitą myślącym m, kategoriami filozofii wschodu, gdzie jak sam mówi, nie ma takiego jasnego podziału właśnie na czarne i białe, wszystko jest bardziej szare. Więc powiedzmy, człowiek idealny dla rewolucji. Sam mówi, że bardzo lubi drogę synodalną niemiecką, popiera kwestię kapaństwa kobiet, znoszenia celibatu, zmiany katechizmu, gdy idzie o homoseksualizm, więc rewolucjonista pełną gębą i jeszcze bardziej, jak się mówi po angielsku outspoken, czyli taki wymowny w tej swoich heretyckich dążeniach niż, niż wielu innych, także niż Jorge Mario Bergoglio kiedykolwiek był zanim został papieżem. Natomiast fakt, że jest aż tak radykalny może jednak zniechęcać tych kardynałów, którzy nawet jeżeli są liberalni, nie chcą jakiejś wojenki w kościele. No nie chcą, żeby było więcej takich listów 70 i tak dalej i to może działać na korzyść innego z głównych kandydatów rewolucyjnych, czyli arcybiskupa Bolonii, kardynała Mateo Cupiego, który jest liberałem, ale nie aż takim bardzo zawziętym by także. Jest. Owszem, jest autorem, książ jest autorem wstępu do książki, która promuje zmianę nauczania na temat homoseksualizmu, na przykład Mateo Cupi. No ale znowu nie wyskakuje co chwilę tak jak Karneł w jakimś wywiadzie z tym, że katechizm to trzeba zmienić, a homoseksualizm w ogóle jest całkowicie dobry i moralnie dopuszczalny, prawda? Natomiast jest to człowiek, który ma za sobą wsparcie wspólnoty Sante Gidio, wspólnoty świętego Idziego, której przewodzi Andrea Riccardi, wpływowy watykański dyplomata, który niestety bardzo nie lubi Polaków. I mówi się nawet, pisał o tym Sandro Magister, że jeżeli Mateo Cupi zostałby papieżem, to tak naprawdę papieżem byłby Andrea Riccardi. E, Mateo Cupi, można powiedzieć, byłby takim dobrym balanserem na te nowe trudne czasy, bo oczywiście dawałby fory środowisku rewolucyjnemu, liberałom, na no pewno nie, nie zablokowałby tego płynięcia mas kościoła w stronę lewą, ale prawdopodobnie nie chciałby też takiej otwartej wojny w kościele, nie chciałby takiego rzucenia rękawicy, nawet tak jak robi papież Franciszek. Być może nieco by się cofnął, bo w ubiegłym roku na świecie, a w tym roku w Polsce została wydana książka Andrzeja Ricardiego, Kościół płonie, mm -hmm. gdzie Ricardi. Właśnie jakby wzywa do uspokojenia sytuacji. Do tego, że no, Franciszek, oczywiście, jest znakomitym papieżem, ale nie trzeba się uspokoić i skupić się na polityce, skupić się na walce o sprawiedliwość społeczną itd. i tak dalej. Więc prawdopodobnie Matteo Cupi mógłby jako papież być jeszcze bardziej nastawiony na współpracę międzynarodową niż papież Franciszek i jeszcze bardziej angażować Kościół na rzecz walki z głodem, ubóstwem, cierpieniem i tak dalej. Co jednak długoterminowo, nawet jeżeli sam nie wspierałby aktywnie rewolucji, będzie premiowa, premiowało rewolucjonistów, no bo nie będzie ich zwalczał, a oni już dzisiaj dominują. I takie są te dwa główne nazwiska ze strony rewolucyjnej. O stronie antyrewolucyjnej, nawet nie będę chyba mówił, bo i tak nie ma szans, żeby taki kardynał został wybrany na papierze. Po ludzku nie ma szans. Po ale pamiętajmy, że oczywiście czynniki pozaludzkie też um, wchodzą w grę w, w historii Kościoła. Paweł, na koniec nie zapytam Cię, dlaczego warto tę książkę kupić, bo po pierwsze cały ten program był o tym. Przypomnę książka Wydawnictwo Freedom, Trzy Dom, pod tytułem, żebym nie pomylił, Papież Franciszek i Mafia z St. Gallen. Ale zapytam Cię o to, o co czasem pytają nas ludzie po publikacjach tzw. kontrowersyjnych, jak katolik, katolika, pytają. Dlaczego ty tę książkę napisałeś, dlaczego zajmujesz się takimi tematami i jak radzisz sobie z tym zalewem złych informacji, jak radzisz sobie, jak łączysz to z codzienną pobożnością? Jeżeli idzie o ten zalew złych informacji, to rzeczywiście jest to rzecz problematyczna, a tym więcej, że często trudno szukać jakiejś drogi nadziei. Właśnie tak po ludzku ostatnio, prezentując zresztą tę książkę w Częstochowie, podczas rozmowy z Pawłem Ilisickim, skończyliśmy obaj swoje prelekcje w takim tonie, że jest źle i będzie jeszcze gorzej i później na kolacji zastanawialiśmy się, ale to no, może można jednak znaleźć jakieś drogi nadziei. Natomiast no, trudno było nam na nie wskazać, po ludzku oczywiście. Więc rzeczywiście jest to pewien problem, obciążenie też duchowe i psychiczne, ale no cóż, ja, ja osobiście sobie radzę tak jak każdy katolik, czyli Częsta Eucharystia, częsta spowiedź, i starać się po prostu żyć tą nadzieją eschatologiczną na to, że wszyscy dążymy do Królestwa Bożego i. Bóg jest Panem historii, Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem, w Nim jest cała nadzieja, więc to całe zło, które się tutaj wylewa, które przeżera Kościół katolicki, jest jakoś wpisane gdzieś w plan Boży i cóż, i tak Chrystus w końcu zatriumfuje. Tego się trzymam, tego staram o czym się staram jak najczęściej myśleć i z tą perspektywą, że tak powiem, zasypiać, że ile bym złych rzeczy nie przeczytał tego dnia i o jak wielu złych rzeczach nie napisał, to i tak Królestwo Boże zatriumfuje ostatecznie. Ta sprawa, dlaczego o tym w ogóle pisać, no uważam, że dziennikarz jest od tego, żeby demaskować, więc jeżeli ktoś coś mówi na wyżynach władzy, co mi się wydaje, że jednak nie jest takie, jak on mówi, to jest moim obowiązkiem, żeby o tym pisać, zupełnie nawet po ludzku i po dziennikarsku właśnie, gdy idzie o to zawodu dziennikarza, no a jeszcze w ogóle, gdy idzie o kwestię katolicką, no jeżeli mam wrażenie, mam przekonanie... Czy nawet w taką pewność moralną, że ktoś szkodzi Kościołowi, no to chce ten Kościół ratować, to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Więc uważam, że to jest obowiązek każdego katolika dbać o to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, dbać o naszego Pana i mówić o tych, którzy, jak głęboko wierzę, chcą Mu zaszkodzić, chcą to zmienić, chcą zrobić coś, co jest gorszące. Sam jestem po prostu też głęboko zgorszony różnymi rzeczami, które się dzisiaj w kościele dzieją. Mnie osobiście najbardziej gorszą kwestie związane z abuzami, z dokumentem z abuzami, z podważaniem jedności z Jezusa Chrystusa, z tym pokazywaniem, że różne religie też są drogą do tego samego, z takimi filmami, jak papież Franciszek produkował, gdzie mówi, że no, wszyscy ludzie różnymi drogami szukają Boga, ale ostatecznie liczy się tylko miłość. No, gdy słyszę coś takiego, to po prostu jestem najgłębiej zgorszony jako mam nadzieję, starające się być wiernym uczeń Jezusa Chrystusa i mam sobie wtedy taką chęć, żeby to zmieniać. A jak akurat mam przypadłość bycia dziennikarzem, no to staram się zmieniać to po dziennikarsku, pisząc takie książki, choćby. Ja Ci dziękuję bardzo za to, co robisz i na naszych kłamach, i w tego typu książkach. Z Państwem się już żegnamy. Dziękuję Ci, bardzo za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Dobrze. Państwu raz jeszcze polecam serdecznie książkę Pawła Chmielewskiego o mafii z St. Galen i o drodze synodalnej Kościoła. Szczęść Boże.